Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam jedną z funkcji systemowych, która umożliwia nam podłączenie drugiego zestawu słuchawek bezprzewodowych. Po co to wszystko? Kiedy to może nam się przydać? Otóż ja powiem Wam, kiedy mnie się przydaje. Na przykład w takich sytuacjach, gdy wraz z Alicją jesteśmy w podróży, czy to w pociągu, czy w samolocie, a razem chcemy obejrzeć jakiś serial, posłuchać jakiegoś audiobooka, więc w tym celu samo dzielenie się słuchawką no, nie bardzo wystarcza, bo w głośnym otoczeniu po prostu rozpraszają nas inne dźwięki, więc o wiele wygodniej jest podłączyć do naszego i urządzenia drugi komplet słuchawek. Oczywiście mówimy tutaj o AirPodsach. Mamy też drugą skrajność, czyli taką sytuację, gdy jesteśmy w jakiejś cichej przestrzeni. Tak jak teraz, gdy jesteśmy z Alicją na wakacjach, wieczorem chcemy obejrzeć sobie coś wspólnie na tarasie hotelu, a nie chcemy jednocześnie przeszkadzać innym gościom, więc wtedy dzielimy się sygnałem audio z któregoś z naszych i urządzeń i w ten sposób razem możemy sobie słuchać treści, czy to ścieżki w serialu, czy to jakiegoś audiobooka. Jak tego dokonujemy? Przede wszystkim musimy mieć podłączone słuchawki. Jak słyszycie, dzisiejsze audio jest kompletnie inne. Mój głos słyszycie zupełnie inaczej, ponieważ mam podłączone w tym momencie AirPodsy. AirPodsy, z których nagrywam to dzisiejsze nagranie. Musimy mieć podłączone jedne słuchawki, żeby móc podłączyć drugie. Jak tego dokonujemy? Dokonujemy tego w bardzo prosty sposób, to znaczy dotykamy górnego paska statusu. Rzecz na pasku statusu. Otwieramy centrum sterowania, czyli przypominam, z VoiceOverem są to trzy palce od dołu do góry. Otwieramy centrum sterowania. I w prawym górnym rogu znajduje się taki przycisk. AirPods Pro. Przycisk. AirPods dostępne Pro. Czynności. W momencie, gdy ja w niego stuknę, otworzą nam się dodatkowe opcje. Tutaj opcje odtwarzania. W tym momencie odtwarzanie mamy wyłączone, ale nas interesuje przycisk. Poprzednia ścieżka. Odtwarzaj. Następna ścieżka. Zaznaczone. AirPods Pro. Przycisk. AirPods dostępne Pro. Czynności. I ja w tym momencie aktywuję ten przycisk. AirPods i co się stanie? U dołu ekranu pojawiają nam się opcje wyboru innych urządzeń. Głośność. Czy właściwie 62%. Możliwości wypuszczenia sygnału audio gdzieś na zewnątrz. W tym momencie mi się nie pojawiło, więc klikam jeszcze raz. Piotr. Głośność. 62. AirPod. Następna ścieżka. AirPods Pro. Zaznaczone. Zaznaczone. iPhone. Tak. Chciałem się tylko upewnić. Mamy w tym momencie iPhone. Zaznaczone. AirPods Pro. Pro. Bateria. Dlaczego 96, tutaj nie mamy Pro. Dodatkowych funkcji? Nie mamy tutaj dodatkowych opcji, dlatego że właśnie nagrywam Wam screencasta, a w tym momencie opcje bezpieczeństwa systemu iOS uniemożliwiają mi podłączenie zewnętrznego źródła audio, które miałoby mikrofon. Więc ja teraz muszę się cofnąć do opcji narzędzia ustawień nagrywania. Lupa. Zaznaczone. Nagranie z ekranu, tak. Otwórz narzędzia. Muszę wyłączyć mikrofon zaznaczone. I pokazać zdjęcie. Wam tą 4, samą 20. ścieżkę przycisk. Raz mikrofon. Jeszcze, włączony. Tyle że przycisk. Z wyłączonym mikrofonem. Nie będę mógł na bieżąco Wam komentować tej sytuacji, więc oprócz tego, co widzieliście, że otwieramy centrum sterowania, prawy górny róg, naciskamy przycisk AirPods, później ponownie naciskamy AirPods i u dołu ekranu pojawią nam się funkcje udostępnij audio. Gdy w to klikniemy, będą pojawiały się na ekranie komunikaty, które będzie Wam odczytywał VoiceOver. Najpierw poprosi nas system o zbliżenie dodatkowych słuchawek do urządzenia, ich otwarcie. Wtedy pojawi się prośba o naciśnięcie przycisku znajdującego się na tylnej stronie obudowy, chyba że już urządzenie mieliście wcześniej sparowane z Waszym i urządzeniem. Mówię o słuchawkach, które mieliście sparowane z Waszym i urządzeniem. Wtedy będziecie mogli od razu nawiązać połączenie i cieszyć się sygnałem audio w dwóch kompletach słuchawek. Tyle teorii. Zobaczcie, jak to działa z VoiceOverem. Najpierw muszę jednak wyłączyć mikrofon i już mikrofon. Za chwilkę do Was włączone. Wracam. Przycisk. Mikrofon. Wyłączone. AirPods Pro. Przycisk.
AirPods Pro, Piotr, nie odtwarzaj, dwukropek, zero pro, minus, poprzednia ście, odtwarzaj, następna ście, zaznaczone, AirPods Pro, przy, AirPods Pro. Głośność, 62, AirPods Pro, przy, zaznaczone, głośno, głośność. Udostępnij audio. Zaznaczone, AirPods Pro, iPhone. Zaznaczone, AirPods Pro, udostępnij audio. Udostępnij dźwięk. Umieść kolejne słuchawki albo iPhone'a lub iPada, z którym są one połączone, blisko tego iPhone'a. Anuluj. Przycisk. Umieść kolejne słuchawki albo iPhone'a lub iPada, z którym są one połączone, blisko tego iPhone'a. AirPods. Udostępnij dźwięk. Przycisk. Przytrzymaj przycisk. Przytrzymaj przycisk. Aby rozpocząć udostępnianie, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu i ładującego. Anuluj. Przycisk. AirPods. W toku. Zaznaczone. AirPods Pro, Piotr, bateria 95, AirPods Pro 62%, regulacja. I tak jak słyszeliście, po kolei przeszliśmy wszystkie opcje dodawania słuchawek. Najpierw musiałem wskazać udostępnij audio, następnie zbliżyć słuchawki, otworzyć je, później kliknąć przycisk na tylnej stronie obudowy. Widzieliśmy informację o łączeniu i na koniec pojawiła się informacja, że jedne AirPods Piotr był poziom naładowania i drugie AirPods też była informacja o poziomie naładowania inna. To była informacja, która potwierdziła nam, że obie pary słuchawek zostały podłączone. Nie jestem w stanie oczywiście Wam zaprezentować, jak to działa. W każdym razie z doświadczenia powiem Wam, że działa to bardzo fajnie. Nie ma żadnych opóźnień, żadnych lagów. W ten sposób bardzo fajnie, dyskretnie można sobie wspólnie konsumować tą samą treść z jednego urządzenia. Jest to tyle fajne, że też różnymi dostępami do różnych usług dysponujemy. Na przykład ja mogę mieć dostęp do Apple TV, a Alicja na swoich urządzeniach nie, więc gdy mamy taką możliwość, to w ten sposób możemy wspólnie konsumować z jednego urządzenia tą samą treść i to działa naprawdę fajnie, co polecam właśnie w takich warunkach wakacyjnych, w jakich chociażby dzisiaj nagrywam dla Was vloga. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, to śmiało pytajcie, piszcie proszę w komentarzach. Jak tylko będę znał odpowiedź, to chętnie się nią z Wami podzielę. Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie ominęły Was żadne nowości. A póki co bardzo Wam dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.